Szanowni Państwo, Panie Senatorze, pozwólcie Państwo, że nie będę powtarzał formuły Pani Dyrektor i witał po kolei Państwa z imienia i nazwiska, z funkcji. Także jeszcze raz witam Was serdecznie wszystkich bez wyjątku. Pozwólcie Państwo, że może na początek przedstawię dwa słowa usprawiedliwienia w obecności Pana Starosty. Pan Starosta po prostu w przyczynach obiektywnych nie mógł się rozdwoić i w tym momencie być obecny na tej sali. Obiecał jednak, że postara się do zakończenia Państwa dzisiejszej konferencji dotrzeć na miejsce i z Państwem się spotkać. W jego imieniu jednak pozwolę sobie przekazać kilka słów przywitania. Tak jak wspomniałem, Pan Starosta w imieniu powiatu pilskiego prosił o podkreślenie, że powiat pilski dba o szkolnictwo zawodowe. Wspiera Państwa działania, czy to na niwie szkolnictwa, czy to na niwie już stricte zawodowej pod kątem współpracy z określonymi przedsiębiorcami. I powiem tak, tak jak kiedyś za mojego pokolenia, gdy wchodziłem w życie dorosłe, był okres, nazwijmy, kształcenia prawników, kadry zarządzającej, kierunków ekonomicznych, tak dzisiaj nadszedł faktycznie czas zawodowców, począwszy od szkolnictwa zawodowego, średniego, po szkolnictwo techniczne, które później skontynuowane na studiach wyższych. Tak jak wspomniałem, na ręce Pana Starosty, na ręce Pani Dyrektor, kilku parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego złożyło dla Państwa gratulacje i życzenia owocnych dzisiejszych tutaj obrad. W osobach przede wszystkim Pani Poseł Marii Janyski, Pana posła Stanisława Kalęby, Pana posła Kaczkowskiego, Pana posła Kiliona Muniany. Szczególne życzenia natomiast przyszły z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. I te pozwolę sobie w szczególności zacytować. Warszawa 20 maja bieżącego roku, Pan Franciszek Tama, starosta pilski, Pani Lucja Zielińska, dyrektor Krajowego Centrum Edukacji w Pile. Szanowny Panie Starosto, Szanowna Pani Dyrektor. W imieniu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję organizowaną przez Państwa w dniu 27 maja bieżącego roku. Nie muszę Państwa przekonywać, jak bliska jest nam problematyka tego spotkania. Zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami i instytucjami oświatowymi, tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego to nie tylko priorytety Ministra Edukacji Narodowej w roku Szkoły Zawodowców, to nade wszystko wyzwanie i potrzeba chwili, wynikające z rozwoju gospodarki. Wielce sobie cenimy Państwa zaufanie i możliwość patronowania tak zacnemu przedsięwzięciu. Jednocześnie pragnę pogratulować Państwu inicjatywy tego spotkania, które jest doskonałym formą budowania więzi między różnymi podmiotami w działaniach na rzecz budowy oferty edukacyjnej, adekwatnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. W imieniu pracowników Koweziu oraz własnym życzę oraz wszystkim uczestnikom konferencji wielu sukcesów w kontynuowaniu misji współpracy i współdziałania w budowaniu jakości kształcenia zawodowego. Z wyrazami szacunku dyrektor Krajowego Ośrodka Pani Grażyna Osicka. Jeszcze raz proszę Państwa wszystkiego dobrego i owocnej pracy w dniu dzisiejszym. Dziękuję.